No proszę, nie mówiłem, jak się przyjemnie zrobiło. Tu są kraina wina i miłości. Tak ją zapamiętałem. No, trochę się w Bokler pozmieniało przez te parę lat. Pobędziesz tu trochę i sam się przekonasz. Dla mnie tu jest zawsze trochę jak w baśni. Błędni rycerze, elfie pałace. Chcesz powiedzieć, że jesteśmy dziwaczni? Udowodnię, że to nieprawda. Przysięgam na czaple. Chryste. Błędni rycerze, to szaleństwo. Don Kiszot i te sprawy. Źle zaczyna, zakładam, że to nie jest. Jezus Maria! A to koń, myślałem, że tego rycerza porwał. Broń się! Szlachetny rycerzu, co on ma koło odwozu? A może to nie jest jakiś... Geralt, chyba pora zdjąć okulary, bo to... Za moją panią! Próbowałem, że zabiję! Jeden za wszystkich! Wszyscy za jednego! Skubany... Zażyjmy odwary, niech chłopaki sobie radzą na razie. Będzie swoje robił przez jakiś czas. Jest, nie można nawet do dziada podejść. Spróbujmy go tak. Axi dobrze na niego działa, spowalnia. Skubany ma refleks, mimo to obraca się. Art mu wiele nie zrobi. Odsłonięte plecy. Można łatwo wykorzystać. Porywanie się na olbrzyma w pojedynkę nie było zbyt rozsądne. Bo też i miłość nie jest rozsądna. Nogi ją, której to pannie ślubowałeś, że zabijesz dla niej potwora, Najpiękniejszej. Jeśli nie chce wymieniać jej imienia, to niech nie mówi. Nie znam was, panie. Nie wyglądacie na rycerza. Ale winien wam jestem stokrotne dzięki, żeście mi przyszli w sukurs. To wam się należy trofeum. Patrzcie, jakie zasady, jacy kurde porządni. No po prostu rycerze z legend. Dziwne. Olbrzymy zazwyczaj unikają zamieszkałych okolic. To nie byle jaki olbrzym, lecz sławetny Goliat.
Ponoć był kiedyś rycerzem, ale sprzeniewierzył się swoim ślubom. Za co pani jeziora zamieniła go w dzikiego giganta i wygnała na Gorgonę. Czyli zszedł z gór? Kilka razy do roku głód wyganiał go na niziny. Goliat zabił wielu pasterzy, więc dobrze się stało, że koniec końców trafił na Guillauma. No ale lepiej nie stójmy tak i nie gadajmy w szczerym polu. Przyjmuję trofeum, czemu nie? Może znajdzie się ktoś, kto za nie zapłaci. Dobrze ci szło z olbrzymem. Masz jakieś doświadczenie w walce z potworami? Nie, nie mam. W Toussaint walczymy głównie z grasantami, ale poprzysiągłem, że przyniosę damie mojego serca łeb monstrum, wzorem słynnego Gottfrieda, pogromcy olbrzymów. Chyba nie zamierzasz polować na bestie. Lepiej zostawić tę sprawę Geraltowi. Czeka na mnie inne wyzwanie, a Geralta zainteresuje pewnie, że niedawno doszło do kolejnego ataku. Rzeka wyrzuciła ciało na brzeg, w zakolu przy Kuroliszku. Są tam gwardziści Damiena de la Tour, którzy szukają śladów. Gwardziści szukają śladów? No to lepiej jedźmy tam od razu, zanim wszystkie zadepczą. Ruszajcie. Ja powiadomię jej miłość, że Geralt przybył. Spotkamy się potem na błoniach turniejowych przy namiocie Guillauma i zaprowadzę cię do księżnej. No i chyba sprawa załatwiona. Ciekawym trofeum. Ej. No i proszę, nowa bestia nam się trafiła. Sprawdźmy w zasadzie trofeum z Goliata. Sprawdźmy, czy tam nasz Geralt trochę przerasta swoimi umiejętnościami to, co się dzieje w tych przygodach, bo 39 poziom kontra 35 plus alchemia rozwinięta tak wysoko, że w zasadzie leczę się praktycznie bez żadnych problemów. 5% doświadczenia za cios kończący. To są takie te trofea. Co ja tu mam? Moje trofeum stare to 15% dodatkowego złota i to w zasadzie chyba zupełnie spokojnie wystarczy. Ileż ja noszę tego towaru? Pojawiły się opcje sortowania, można to robić łatwiej, ale to pewnie was nie interesuje w tej całej przygodzie, nieprawdaż? Mam duże torby, nie muszę się martwić, że mi towar zniknie. Mieliśmy szczęście, że nas znalazłeś. Dokąd to zmierzamy, szlachetny rycerzu? Odważny ten Guillaume. Palmerin dbał o jego wychowanie. To jego krewniak. No, w krwi i winie możesz przejść wiedźmińskie mutacje, które odblokują nowe umiejętności. Niedługo spotkasz posłańca, który przyniesie ci interesujący list. Przeczytaj go i prześledź historię profesora Moreau, aby dowiedzieć się więcej o jego badaniach. W Toussaint można znaleźć arcymistrza rzemieślniczego, który jest w stanie ulepszyć rysztunek wiedźmiński, dodając premię za skompletowanie połowy lub całego zestawu. Warto to sprawdzić. Faktycznie pojawiły się gdzieś opisy tych bonusów. Ja używam pancerza żmii, teraz w ogóle rynsztunku żmii. No ciekawe są bonusy, ale można żyć bez tego. W zasadzie cała opowieść teraz z mojej perspektywy sprowadza się do przeżywania tej przygody, a te wątki zbierania ekwipunku, poprawiania go, takie RPGowe, już nie są takie istotne. Przygoda sama w sobie zupełnie zaspokaja moje potrzeby. Tym bardziej, że Geralt Alchemik jest praktycznie nie do zabicia i trzeba się bardzo postarać, żeby odnieść jakieś obrażenia. Ale może to się zmieni, ja? A pamiętacie? Drogą ciągle nie mogę się przyzwyczaić do waszej polskiej mowy. I do tego, że raz mówicie kwieciście, a innym razem zwyczajnie. Jesteśmy błędnymi rycerzami na żołdzie księżnej pani. Gdy występujemy w jej imieniu, zobowiązuje nas tradycja. No to wiele wyjaśnia. Karczma Kuroliszek. No to chyba dowiemy się, tu gwardziści są, zdaje się. Skoro doszło do kolejnego mordu, to będzie można sprawdzić może jakieś poszlaki, może jakieś dowody, może jakieś śledztwo przeprowadzić. To będzie na pewno interesujące, za tym tęskniłem chyba najbardziej. Pośród innych rzeczy oczywiście, za opowieścią także.
Więc nasz alchemik Geralt jest strasznie twardym jegomościem. Jeżeli się to połączy z dobrze rozbudowanym znakiem Quen, który właśnie u mnie jest rozbudowany, no to staje się niezniszczalną maszyną do zabijania. Nie zabija za szybko, ale jeśli już, to bardzo skutecznie. Nie ma nikogo? Pewnie już zabrali ciało. Rozejrzyjmy się, czy przypadkiem czegoś nie przeoczyli. Co my tu mamy? A, dwie ryby nie potrzebuję, prawda? Jest jeszcze jakaś skrzynia. Warto je zawsze sprawdzać. Oreny. Oho. Podkute buty. Wiele śladów. To była straż książęca. Chodź, zobaczymy, gdzie poszli. Tak to jest, niestety w dobrym śledztwie. Może ciało leżało na brzegu. Mógłbym sobie olej założyć na miecz, bo tam widzę. Pojadę. Ostrożnie. O, panie, to jest kawał. Nie wiem, czym są parszywce, ale... Oż skubany jeszcze wybucha. Ale podejrzewam, że jak na stwory wodne przystało, to ognia się boli. Uciekaj, rycerzu. Słuchajmy dalej. Wreszcie zacząłem odzyskiwać umiejętności prowadzenia walki. Początek był taki. Niepewnie się czułem. Trochę czasu zawsze zajmuje. Zbierzmy te rzeczy, bo to może być interesujące i może się przydać do tworzenia nowych mikstur alchemicznych. Jeszcze co ja tu mam w zasadzie? Dobra, to mamy znaki. Okulary magistre. Urocze są niezmiennie. Być może trochę już... Może trochę już mi się znudziły. Może trochę pora na zmianę wizerunku. Jakieś przedmioty fabularne mi się tu trafiły. Chyba nie. Mięso wilkołaka. Ach, to stare zadanie. Boże drogi. Ślina potwora. No nic ciekawego nie zgromadziłem na razie. Nic, nad czym należałoby się zastanawiać. Szukajmy śladów dalej. A co tu mamy? Kubki do mnie nie interesują. Tu wyraźnie ta skrzynia jest oznaczona na czerwono, ale może to tylko jest miejsce, w którym kolejne ślady się pojawiły. Z ubrania zostały pokrwawione strzępy, ale spójrz na jakość sukna. Droga tkanina. Ofiara była zamożna. Zgadza się. Kolejny szlachcic, z znaczy... Z ubrania zostały pokrwawione strzępy, ale spójrz na jakość sukna. Droga tkanina. Ofiara była zamożna. Zgadza się. To tak dla pewności. Krew. Gwardziści wyciągnęli te sieci z wody. I pocieli je, żeby wyplątać poćwiartowane ciało. To może być zupełnie inna bestia, nieprawdaż? Zanurkuję i sprawdzę, czy czegoś nie przeoczyli. Pamiętaj, Geralt, że masz średni pancerz nurkowaniem, ale no przecież wiedźmin to wiedźmin. Może nurkować.
A, to ciało tutaj prawdopodobnie zostało wyrzucone gdzie indziej i się zatrzymało w sieci. Chustka z monogramem. Jedwabna chustka z monogramem DLC. Pewnie należała do arystokraty. Sprawdzę jeszcze. Przepraszam was bardzo. Zimno w wodzie, człowieku. Gardło nie domaga. Zauważyłeś coś ciekawego? Niestety nic. Czyli najpewniej to ciało, to żeśmy już sprawdzili, nie? A niekoniecznie. Czyli pewnie gdzieś w zupełnie innym miejscu. Ślad po zepchniętej na rzekę łodzi. Gwardziści załadowali na łódź wycięte z sieci ciało i gdzie się zabrali. Musimy ustalić, gdzie. Chciałbym je obejrzeć, zanim zacznie się rozkładać. Bywalcy gospody na pewno przyglądali się strażnikom i wiedzą, gdzie popłynęła łódź. Zapytajmy ich. Oho. Zdaje się, że mamy widownię. Dziwisz się? Miejscowi będą opowiadać jeszcze swoim wnukom o dniu, w którym z sieci wybierano poćwiartowane zwłoki. Gadzie ci pospólstwo. To i tak, to i tak to dobrze o nich świadczy, bo tam skąd w okolicy Nowigradu, to by nikt nawet nie zwrócił uwagi, dzień jak co dzień. Jeszcze jedno. Pod wodą znalazłem chustkę z monogramem DLC. Mówi ci to coś? Psia krew to inicjały Delacroix. A więc to on jest kolejną ofiarą bestii. Najprawdopodobniej. Dobrze go znałeś? Dawno temu byliśmy przyjaciółmi, ale nasze drogi rozeszły się. To był człowiek pełen skrajności. Jeśli uznał kogoś za przyjaciela, stał za nim murem. A dla swoich wrogów nie miał żadnej litości. Co? Wielu miał wrogów? O tak! Ale co to ma wspólnego z bestią? Wiesz, Geralt, poruszyłeś czułą strunę. Wspomnienia z dawnych czasów, do których wolałbym teraz nie wracać. Dobrze, porozmawiamy o nim przy innej okazji. Teraz chodźmy do gospody. To jest też jak kiedy się... Chciał cię opuścić i wrócić na dwór. Przecież ledwie co wróciłeś do Tuson. Rycerz księżnej pani nie zna. Myślałem, że nie zdążę do obowiązków, ale wróciłem w samą porę. Obowiązki. Zawsze kiedy się pojawia bestia, kiedy się pojawiają takie mordy tego rodzaju, to gdzieś znajdą się tacy ludzie, którzy będą chcieli wykorzystać, by swoją zbrodnię ukryć, przypisać bestii. Więc istnieje duża szansa, że część tych mordów, akurat ten jest ciekawy przypadek, bo w poprzednich z opowieści rycerzy wynikało, że ciała były znalezione niedaleko od domu. To natomiast gdzieś w takim miejscu, więc albo to był jakiś lokalny szlachcic, albo ciało zostało wyrzucone do rzeki gdzieś tam dalej, tutaj dopłynęło, tu się zatrzymało. Anariety? U księżnej pani, zapomniałem cię. Między sobą nazywamy ją po imieniu, ale nie przy Palmerinie, bo ten oburza się na poufałość. No zobaczymy. A oto Kuroliszek. Zaglądają tu kupcy, mytnicy, flisacy. Nigdzie w Tuson nie zjesz lepszej zupy z raku. No proszę. Skąd? Ale żeby pokonać bestię. Rzućmy okiem na mapę, by zobaczyć, gdzie my w zasadzie się znajdujemy. Miejsca, w których możesz rozpocząć nowe zadania z krwi i wina oznaczone ikoną wykrzyknika. Ja powiem wam, że uwielbiam, kiedy dodatki oferują nowy teren. Wtedy poczucie eksploracji jest zupełnie takie świeże i nowe. I człowiek ma ochotę robić wszystkie zadania poboczne. No, przepraszam, a tych będzie, moi drodzy... Sporo, wygląda na to. Od czasu do czasu będę się pojawiał, na przykład mam taką przerwę, że nic nie mówię, to pewnie znaczy, że piję herbatkę albo coś, żebyście nie myśleli, że przed cymdlałem. Pewnie powiedziałem na końcu pierwszego odcinka,
że się stresuję trochę przy nagrywaniu Wiedźmina, bo wiem, jak dobrze była przyjęta ta seria w poprzednich odsłonach i myślę sobie, Jezu, żeby teraz tylko tego nie popsuć. Więc czasami jak człowiek coś zrobi dobrze, to potem myśli sobie, kurde, po co ja to robiłem dobrze, teraz będę musiał zrobić lepiej. Ale sprawdźmy, gdzie to śledztwo nas zaprowadzi, jak ono będzie wyglądało dalej. No i mój drogi rycerzu Milonie, Milon, Pirak, Pirion, oni się nie nazywają dobrze. To nie jest łatwo zapamiętać, nie. Na honor, czyżby kucharz szykował właśnie pasztet? Nie inaczej, panie de Peyrac Peyran. Długo was nie widzieliśmy. Zapraszamy do stołu, waszego towarzysza również. Zaraz, zaraz. A czemu nie czuję zapachu mojej ulubionej zupy z raków? Dzisiaj zupy nie będzie, bo raków nie ma. Pewnie nie słyszeliście jeszcze, ale znalazłem dziś przy sidłach trupa. No to ten. Stałem bladym świtem, wyszłem przed chatę, patrzę, a tu niebo takie czerwone! My właśnie w sprawie tego trupa. Bo widzicie, człowiek, którego zaprosiliście do stołu, zawezwany został z cudzoziemskich krain przez naszą księżną panią, żeby wytropić i zabić bestię. Zaprosiliśmy do stołu dwóch ludzi, ale jako że panu de Peyrac Peyran bliżej z usposobienia do zająca niż ogara, mniemam, że chodzi o drugiego gościa. Z kim mamy do czynienia? Nazywam się Geralt. Zaprawdę skromny z was człowiek. Pewnie mało przestajecie z panem de Peyrac Peyran. Dajcie już spokój z tymi docinkami. Geralt jest mistrzem cechu wiedźmińskiego i ma do was pytania na temat ostatniej ofiary bestii. To ja znalazłem trupa. A było to tak. Słońce dopiero wschodziło. Gdy obudziłem się i siadłem na wyrku. Patrzę, niebo takie czerwone. Pytaj, Geralt, bo nas tu zima zastanie. Niebo czerwone, to jest ciekawa wskazówka. Wszyscy są tacy mili tutaj, to jest wręcz niewyobrażalne, to jest siedlisko podstępu i chaosu od razu mi się kojarzy, bo to zawsze w takich warunkach powierzchownej sielanki. Był ranek, poszedłeś sprawdzić sidła na raki. I co było później? Wyszedłem przed chałupę, patrzę... Na honor do rzeczy, dobry człowieku, wiemy już, że znalazłeś trupa zaplątanego w sidła na raki. Co było potem? Widziałeś kogoś w pobliżu? Coś szczególnego zwróciło twoją uwagę? Nikogo nie było. Tylko ja. A szczególnego... Co zobaczyłeś? Tylko jak usłyszę, że niebo było czerwone... Głowa trupa wyzierała na powierzchni. Oczy wybałszone. Język siny na wierzchu. A obok, na wodzie, kołysała się dłoń. Przyjrzałeś się dobrze tym kawałkom ciała? Tak się przelękłem, że pobiegłem w te pędy do miasta. Wróciłem z gwardzistami, a oni kazali mi się trzymać z daleka. Długo łowili te kawałki, długo. Sieci mi pocięli, tak były zaplątane. Chciałbym obejrzeć ciało. Wiecie, gdzie je zabrali? Na drugi brzeg rzeki. Przewieźli je łodzią. Potem załadowali na wóz i zabrali do piwnicy w Corvo Bianco, żeby trzymać je w chłodzie. Co? Przecież Corvo Bianco to włości barona Rossella. Jak się dowie, że zrobili mu z winnicy kostnicę, to psami poszczuje. Czy to była Yennefer? Bez jaj? Znaczy, bez jaj? Nie. To był? Ta kobieta, która wyszła. Nie widziałem jej wcześniej i nie zauważyłem, żeby wchodziła. Pewnie Linka, córka karczmarza. Czekaj, Geralt, czekaj, bo czegoś tu nie rozumiem. Jak to winnica została zlicytowana? Nie może być! Nie jest tajemnicą, że baron tonął po uszy w długach hazardowych. Wierzyciele w końcu upomnieli się o swoje. Kancelaria książęca kupiła wszystko na pniu, a Rossell siedzi teraz na garnuszku brata w Vicovaro. A mówiłem Rossellowi, że w końcu się doigra. Ile można jechać na dawnej sławie bohatera? Wierzyciele w końcu się połapali.
żelni ci z obietnic. Cóż, takie czasy. Dzisiejsi rycerze są bladym cieniem dawnych bohaterów. Prawdę powiadają, że bestie zesłali bogowie, by napiętnowała upadek obyczajów. Zawsze tak jest, kurde, chętni do religijnych podtekstów, jak się tylko jakaś katastrofa wydarzy. Mówi się, że bestia jest karą bogów. Rycerze odwracają się od dawnych obyczajów i z obrońców księstwa zmieniają się w liczy krupy. Jak ja ci zaraz... Niech mówi. Księżna kupczy tytułami i wynosi do godności grzeszników. Zeszliśmy z drogi cnoty. Straciliśmy łaskę bogów. Wtedy bogowie zesłali na nas dopust. Nie słuchaj tych bredni, Geralt. Pewnie zasłyszał je u jakiegoś ulicznego wieszcza. Po prawdzie tych wieszczów wysypało ostatnio jak ulęgałek. I wszyscy powtarzają to samo. Czy o bestii mówi się coś jeszcze? Poza tym, że jest karą zesłaną przez bogów? O, ludzie nie są głupi. Przecież widzą, że bestia zabija tylko w dni świętych patronów. Wybredna jest. Dziękuję za gościnę, ale na mnie już pora. Pójdę obejrzeć ciało. Korbobianko jest niedaleko stąd, przy błoniach turniejowych. Jeśli będziesz się trzymał drogi, to na pewno trafisz. Nie jedziesz ze mną? A, prawda. Wzywają ci jakieś obowiązki. Nie jakieś tam obowiązki. Jeszcze przed wyjazdem księżna pani uczyniła mi wielki honor i w tym roku wybrała mnie do roli zająca na czas wielkiej gry w ogrodach pałacowych. Gdy zobaczysz mnie w kostiumie, pękniesz ze śmiechu. Korci mnie, żeby wypytać, o co chodzi. Ale to brzmi jak długa i skomplikowana historia, bez wątpienia zakorzeniona w lokalnej tradycji. Bywajcie. I powodzenia, Miltonie.